Siemanko, zapraszam na trzeci odcinek z serii z Madery. Jeśli nie widzieliście dwóch poprzednich, to linki zostawię Wam w opisie. Trzeci dzień na Maderze był dla nas dniem trochę odpoczynku. Na początku udaliśmy się do centrum, aby trochę pospacerować i połowić. Korzystając ze spokojniejszego odcinka, opowiem Wam trochę o komunikacji miejskiej w samym mieście Funchal, jak i po całej wyspie. Najczęściej wybieraliśmy firmę Orario do Funchal, ale jest kilka firm i trzeba uważać, bo bilety z jednej działają tylko na tą firmę. Na rysunku macie przykładową siatkę połączeń właśnie naszej firmy oraz przykładowy cennik. Podczas tego wyjścia udało mi się złowić pierwszą rybę na Maderze, którą był tak zwany lizard fish. No i mnie nakrywa bardzo dobrze. Jest to jedyne miejsce, gdzie jest bardzo dużo cienia. Dlatego przejść się tą ulicą jest cudownie. Dwie, trzy, cztery, nawet pięć. Cztery. To jest ewidentny raj dla jaszczurów. Jezu, nie. Ona się za szybko rusza. Przestań. No nagrywam, dawaj. Nie, bo ja się boję. Boisz się? Chodzi. Kochani, witamy teraz idąc w drugą stronę. Pierwszy raz też idziemy w tą stronę, więc... Pierwszy raz idziemy. I to jest także pierwszy jakby odcinek z kolejnej serii.
To będzie taka dziwna rzecz, bo wszyscy youtuberzy robią serie osobne, a u mnie po prostu niektóre odcinki będą różnymi seriami. Czyli na przykład ten odcinek będzie w dwóch seriach. Z serii z Madery i z nowej serii, którą wam już mogę zdradzić, to będzie seria z różnych wydarzeń sportowych. Prawda, Martyna? Tak, znaczy z różnych. Przeważnie to będzie piłka nożna, bo to jakby lubimy najbardziej, ale może tam się znaleźć hokej, może na Słowacji nam się gdzieś uda, albo nie wiem, w Finlandii gdzieś. Postaramy się zrobić jak najwięcej różnorodnych sportów. No. Żeby też wam pokazać różne rzeczy. Tak. I jeszcze wymyślimy, jak będziemy to oceniać, ale myślę, że jakieś ilość rzeczy w kioskach i tak dalej. W kioskach jedzeniowych. Jeśli będziemy też brali oczywiście, no, ale nie zawsze. Ale myślę, że specjalnie będziemy się starali chociaż jedną rzecz na pół wziąć, żeby przetestować smak, jakość i tak dalej, cenę. Będziecie mieli jakiś taki wgląd. Teraz ja wam, kochani, powiem ciekawostkę, nie wiem czy słychać, bo autka jeżdżą. Ale ciekawostka jest taka, że tutaj Funchal, czy jak to tam się wymawia, jest prawie zawsze słońce, a tam przy górach są po prostu chmury. I to takie czasem bardzo ciemne. Tak się śmieję, bo to Martyna mówi jako ciekawostkę kilkanaście razy dziennie. No bo przeważnie jest tak, że te chmury tam góry są jasne, albo ciemne, tak jak teraz. A w ogóle całkiem burzowe. Dlatego to się zawsze zmienia. No i to jest zawsze inna sytuacja, ale tutaj zawsze jest słonecznie. Tak. Tu jest zawsze gorąco. Fajnie tu wam powiem. Bardzo dużo fajnych drzew i bananowców. Teraz będziemy szli pod górę. Pani, niestety idziemy pod górę. Śmieszna ciekawostka z mojej strony jest jeszcze bardzo taka, że to jest tyle wzniesień, że nasze nogi już powoli nie wyrabiają. Nie, no jest jeszcze okej. To moje nogi już powoli nie wyrabiają. A jakby ktoś chciał kupić Ford Fiesta, 17 tysięcy euro. Ale czy nowy? No i kochani, znajdujemy się pod stadionem, który chyba jest stadion dos Pereiros. Dzisiaj rozgrywki drugiej ligi portugalskiej. Tutaj się Maritimo będzie podejmować Ferreira. Zapraszam was do zobaczenia tego meczu. To będzie sportowe święto. Sportowe ma takie wejściówki. Jest ciepło. Liga Portugal 2. Wchodzimy. Pourywali nam bilety po prostu. Ręcznie. Wchodzimy. Trochę wygląda jak taki kurnik mały. Stadion ma pojemność 11 tysięcy. No myślę, że jakieś wam tam ciekawostki na ekranie wrzucę. Tak jak standardowo. Wszyscy walą po prostu do góry. Jakby tu było za mało wchodzenia do góry, nie? No przecież. Chyba na samą górę się wchodzi. Kochani, ja wam powiem, że to jest najlepszy punkt widokowy. Ja wszystkim polecam po prostu na mecz przyjść. Zobaczcie tutaj. Tam są jakieś food trucki pod stadionem. Normalnie święto dla nich. No i ja ze stadionem. Super, że tu mają tak na świeżym powietrzu tylko. Patrzcie. Jak w Mielcu. Dobra, kochani, teraz oferta gastronomiczna. Tutaj jest mała kolejeczka. I po prostu idziemy sprawdzić, co tam pisze. Zabiorę was ze sobą. Tu wam wrzucę później screena tego. No. Ceny ogólnie lepsze niż w Polsce chyba na stadionach. Dobra, kochani, zrobiliśmy małe zakupy. Kupiliśmy piwo. Tutaj mają piwo bezalkoholowe. I kupiliśmy taką brisę jabłkową, którą jeszcze nie piliśmy tutaj. Nie zapłaciliśmy dużo, nie wiem, niecałe 4 euro, 3-4. Takie normalne ceny stadionowe. I właśnie teraz idziemy już na nasz sektor. Nasz sektor to jest E i jakie mamy miejsce? 27 i chyba ty masz 28. 27, 28, szukamy. Widzimy się chyba za chwilę, jak będziemy wchodzić na, już zobaczyć trybunę.
Dobra, kochani, jest teraz przerwa. Jest 1-0 dla nas. I cóż, czekamy. Przerwy trochę tutaj wyszliśmy, tu jest cień. Tak. Chyba wszyscy wyszli. Nas po prostu słońce strasznie świeci. W sensie mamy jeszcze dotąd cienia. Tu jest słońce, tu jest cień. Ale jak przyjdziemy, no to już będzie słońce. Cała druga połowa będzie w słońcu. Tak, ja mam oczywiście okulary, gdzie słońce, więc... Będziemy wam pokazywać może jak będzie kolejny gol czy coś. Może się na końcu jakaś ocenka będzie. Ona się przygotowała. Ja wiem. Super miejsca, nie mamy? Super miejsca. Pytanie mam, jaki jest wynik, pani Martyno? Jest 2-0. Dla kogo? Dla naszej drużyny. Dla naszej drużyny, tak. Widzicie tam? Dobrze powiedziała. A w jakich kolorze gra nasza drużyna? Zielono-czerwony. Pięknie. A na którą bramkę atakujemy? Pokaż paluszkiem ładnie do kamery. Teraz? No. Taką. Tutaj, tak? O, super. Czyli wszystko wiesz, tak? Wszystko wiem. Oczywiście.
Na ekranie widzicie kilka ciekawostek o drużynie, która wygrała mecz, na którym byliśmy. Kochani, jest po meczu. Dawno jeszcze stadion. Zakończył się wynikiem 2-0, jak widzieliście. Ogólnie ocena bardzo fajna, bardzo fajne widowisko. Gra całkiem spoko. Takie coś pomiędzy pierwszą ligą a ekstraklasą naszą. Tak doszedłem do wniosku na końcu. Były bramki, były fajne zagrania. Kibicowsko też fajnie. Takie spokojne 7 na 10. Może nawet 8 na 10, bo dosyć głośno. Jeśli chodzi o sklepik, to też myślę dobra ocena. Ceny takie w miarę spokojne. W sumie tak jak na mieście, więc mała różnica. No i sporo rzeczy w sumie do wyboru. Picia, jakieś chrupaki. Tylko nie widziałem, żeby było coś w menu do jedzenia takiego na ciepło. Bardziej takie przekąski i napoje tylko. Ale były kanapki. Były takie na przykład trójkątne. Albo normalne bułki, czy też widziałam. Były? No, były. No to widzicie. Jak się doszłoły po prostu, wierzę. Dostarczone. Bardzo brakuje jakichś hot dogów, takich ciepłych przekąsek, ale spoko. Też oceniasz dobrze? Tak, bardzo się podoba. No i atmosfera była też super. No i super. No więc my po meczu decydujemy, że idziemy coś zjeść. Oczywiście, że tak. I się Marta wybrała jakąś hinduską knajpę. Przetestujemy, damy znać, pokażemy. No, ona jest dobra. Zobaczymy. Dobra, kochani, przyszliśmy do hinduskiej knajpy. To już jest jakaś porcja jedzenia, bo nam dali... Dali nam właściwie bardzo dużo na początku takich dodatków. Mamy oczywiście każdy w swoim miejscu te chlebki. Martyna też zadowolona, tak? Mamy kobrę i Martyna ma milkshake'a. Bardzo dobre na pierwszy rzut oka. Dam wam na pewno nazwę na ekranie teraz.